Tak jak wczoraj mówiłam, teraz pokażę Wam moje prace i jak się zmieniał mój styl przez te parę lat. Moimi najwcześniejszymi rysunkami były rysunki z tej kolorowanki. Więc na początku to rysowałam kompletne bazgroły. No a jak? Niektórych wcale nie kończyłam, a zaczynałam. To są takie z okresu, jak miałam 7 lat, może. Tu się inspirowałam bajką. "80 dni dookoła świata". Nie wiem, jakie to ma powiązanie. No ale z niektórych rysunków jestem dalej zadowolona. No, to jest spoko, jak na dziecko 7-letnie. Nawet. Tutaj już zaczęłam rysować trochę inną techniką, więc też wygląda to lepiej. I tutaj robiłam takie rumieńce, takie ogromne. Jeszcze. Tutaj mam też z tymi policzkami. Takie. Nawet fajnie wygląda. Na początku to się uczyłam, a później już jakoś to szło. I stąd już na tyle. Później rysowałam sobie w tym. I jestem z tych rysunków mniej zadowolona niż z tamtych z okresu, kiedy miałam 7 lat. Tu miałam natomiast 10. Jestem mniej z nich zadowolona. O wiele mniej. O wiele mniej zadowolona jestem z tych rysunków. Tam jest dalej. Dalej rysowałam sobie w tym. I chyba z tego powodu, że jest to duża książka, to sobie to zdejmę. I tak będę pokazywać. No i tyle. No nieźle. No i moje najnowsze rysunki. Z tym jestem mega zadowolona. Najbardziej chyba z tego. Ten mi się mega podobał. Znaczy, podoba mi się dalej. Siedziałam nad nim może godzinę. Może trochę mniej, ale fajnie. Był on właśnie wykonany dla Sami, tak jak mi to koleżanka pisała w komentarzu. Tak to wygląda. Te
Więc tak chciałam po prostu coś narysować, aby narysować. W tym zrobiłam bardzo duże oczy. Taka fryzurka. Miał być wzorowany na kłosie. Ja też w sumie mam teraz na sobie kłosa. Nie wiem, czy widać, ale jest kłos. Tak, jakąś piosenkarkę. Podobało mi się ostatnio rysowanie fioletowych włosów. Tutaj tak rysowałam sobie parę. Wzorowałam się na zdjęciu, ale nie bardzo mi tą parę przypomina. I niedawno też rysowałam, i to będzie już mój ostatni rysunek, który pokażę. Rysowałam Zuzannę Borucką. Można pisać, czy chociaż trochę podobna. Również wzorowałam się na zdjęciu. I moim zdaniem wyszła mi fajnie. No i to na tyle. Ostatnie spojrzenie na Zuzannę. I cześć.